Cześć, ja witam Ciebie bardzo serdecznie. Nazywam się Marcin Podlacki. Chciałbym, abyśmy w tym materiale omówili bardzo ciekawą rzecz, która wydarzyła się w dniu dzisiejszym. Mamy 17 dzień czerwca. Mianowicie jeden z najbardziej znanych, o ile nie najbardziej znany spekulant, inwestor w sumie też w całym naszym kraju, w całej Polsce, Rafał Zaorski, poinformował za pomocą swoich mediów społecznościowych, Facebooka, Twittera, o tym, że otwiera kolejne pozycje długie, pozycje zarabiające na wzrostach WIG-u 20. Chodzi o kontrakty terminowe właśnie na ten indeks, które dziś będą wygasać. Jedna seria będzie wygasać, nowa seria zostanie włączona na kolejne 3 miesiące. No i teraz mamy tutaj zrzut ekranu, wycinek akurat z Facebooka. No i widzimy dokładnie, mamy tutaj wszystko podane na tacy ze szczegółami. Rafał napisał, no to witamy na nowej serii. Seria U to jest właśnie ta nowa seria, która będzie na najbliższe 3 miesiące nam towarzyszyć, ale jeszcze dziś seria M kontraktów jest aktywna. Zaraz to wszystko wyjaśnię. Wrześniowe kontrakty zapakowane, 1666 kontraktów. Czy to dużo, czy to mało? Za moment o tym też porozmawiamy. Moje i tak będzie wygranko. Z Goldman Sachs chodzi tutaj jakby o komentarz tego, że Goldman Sachs w ostatnim czasie dosyć mocno ingeruje w nasz polski rynek i decyduje o zmienności, którą obserwujemy na giełdzie papierów wartościowych, a przynajmniej takie doniesienia w ostatnim czasie można było odnaleźć i właśnie Goldmanowi zależy na tym, żeby to jednak spadki były obecne, bo rozgrywa na krótko naszą polską gospodarkę, nasz polski WIG 20, a Rafał Zaorski chce zarobić tym razem właśnie na wzrostach. I teraz tak, o tym screenie będziemy jeszcze rozmawiać, bo tutaj są istotne informacje dotyczące liczby kontraktów konkretnej serii. Przede wszystkim tutaj też punkt otwarcia, ta cena uśredniona jest bardzo ważna, ale do tego przejdziemy. Podobny komunikat też tutaj na Twitterze Rafała Zaorskiego się pojawił. No jeżeli pojawił się i na Facebooku, i na Twitterze, to myślę, że ta informacja jest tutaj w 100% potwierdzona i po prostu tak jest. Ja tutaj przygotowałem tak na szybko roboczego Excela, roboczy arkusz w Excelu, gdzie chciałbym Tobie wyjaśnić, jak to wszystko przeliczać i ile Rafał Zaorski tak naprawdę może na tych kontraktach zyskać, ile może stracić, ile już zyskał, a ile może stracić. Więc tak, szybki opis. Tutaj mam zrzut ekranu, akurat z mBanku wybrałem sobie, jaki jest koszt, jaki depozyt potrzeba posiadać na rachunku, aby jeden kontrakt w tej chwili przy cenie 1692 otworzyć, bo taki był akurat pułap, jak robiłem ten zrzut ekranu. Tutaj jest ten zrzut ekranu z właśnie profilu Rafała Zaorskiego, gdzie pokazana jest liczba kontraktów terminowych. No i teraz szybko, uzupełnijmy tego Excela. Seria kontraktów to jest właśnie ta informacja dotycząca serii tej starej, która dziś wygasa, serii nowej, wrześniowej, która dziś będzie, od dziś będzie już aktualna, po sesji nastąpi ta wymiana i od poniedziałku de facto to te kontrakty będą tymi głównymi, którymi będziemy handlować. Kontrakty terminowe wygasają w każdy trzeci piątek ostatniego miesiąca danego kwartału. No i mamy takie cztery serie na rok, co kwartał po prostu nowa seria wchodzi do gry. Dlatego też dziś będziemy obserwować właśnie wygasanie wszystkich kontraktów terminowych, stąd też obroty na giełdzie papierów wartościowych bardzo znacząco między godziną 16.50 a 17.00 wzrosną. Wpiszmy sobie na szybko. Jeżeli chodzi o serię M, to jest ta seria, którą Rafał skupował już w ostatnim czasie. I najpierw to było 200, 300, później było jeszcze kolejnych 50, później coraz to więcej. W każdym razie to, co nas najbardziej interesuje, to ilość 1111, średnia zakupu, tu mamy w tej kolumnie 1796 i możemy też dać to, co po przecinku, bo to też będzie na tych dużych liczbach robić różnicę. Więc mamy tutaj wpisane wartość depozytu, czyli to jest ta wartość, która z rachunku Rafała Zaorskiego została ściągnięta przy zakupie tej ilości kontraktów, to 2 166 455 zł. I teraz tak, mamy wartość zlecenia z prowizją, to jest ta, którą de facto widzimy gdzieś tam w statystykach, to też jest widoczne na rachunku jakby w formie obrotu. A skąd ta duża wartość zlecenia? Ano stąd, że mamy na kontraktach terminowych dźwignię 1 do 20, to sobie możemy od razu tutaj wprowadzić. Tutaj sobie rozciągniemy kolumnę zysk, strata, ale aby to wszystko nam się wyliczyło, musimy jeszcze wprowadzić kurs, dlatego też na szybko się przeniesiemy na żywo 14.24. W tym momencie akurat mamy 1694 na kontraktach terminowych, ale
ale jeszcze może w sumie zobaczmy na to troszeczkę inaczej, bo ja tutaj też przygotowałem jeszcze, o, tutaj mamy na żywo serię M i serię U, tak żebyśmy sobie mogli wypełnić. Seria M mamy kurs 1095 i 94 to jest seria U. M95, 94 seria U, czyli mamy 1695 i 1694 seria U, od razu sobie wpiszmy. I teraz tak, jeżeli chodzi o te pozycje na serii M, które dzisiaj zostaną siłą rzeczy zamknięte, 1111 kontraktów, średnia zakupu 1796, czyli w tej chwili 100 punktów jesteśmy mniej więcej niżej i na ten moment, na tej pozycji Rafał Zaorski ma 2 244 000 zł straty. Zobaczmy teraz na kolejną pozycję, o której Rafał dziś poinformował, 1666 kontraktów, średnia zakupu 1698,6146. Te tysięczne części praktycznie nie mają znaczenia, ale dopiszmy sobie, skoro mamy dostęp do takich danych, tutaj nam Excel zaokrągli, już tak to zostawmy, niech będzie do dwóch miejsc po przecinku, nie będziemy tego zmieniać, bo nie będziemy się tutaj Excela uczyć. Aczkolwiek moglibyśmy, ale to nie jest aż tak istotne. I teraz tak, mamy tutaj pozycję 153 tysiące do tyłu. Oczywiście przy każdym kontrakcie trzeba będzie też zapłacić prowizję. Prowizja to jest w zależności, no pewnie przy takiej ilości jest ona jakaś groszowa, można by powiedzieć. Standardowo jest to 9 zł od kupna, później od sprzedaży kolejne 9 zł przy jednym kontrakcie. No i tak, jeżeli chodzi o dźwignię finansową, jeżeli mamy tutaj, bo to też trzeba powiedzieć, dźwignię 1 do 20, to łatwo przeliczyć, że każdy jeden punkt, w którym, czy to w górę, czy w dół porusza się kontrakt, no to w zależności od tego, w którą stronę mamy zajętą pozycję, to jest dla nas albo 20 zł zarobku, albo 20 zł straty. W przypadku Rafała Zaorskiego, to tutaj i w przypadku M, i w przypadku U, mamy pozycję K, pozycję kupno, czyli Rafał Zaorski zarabia na wzrostach, ale biorąc pod uwagę, że kurs jest w tej chwili poniżej średniej ceny zakupu i tych kontraktów serii M i serii U, tutaj w tym przypadku ponad 100 punktów, w tym przypadku o no dosłownie 4 punkty, więc niedużo, no to ta strata jest tutaj na rachunku obecna. Ta strata będzie zaksięgowana, dlatego że ta seria M dzisiaj wygasa, więc no ta strata jakby pozostanie. Natomiast tutaj pojawia się pytanie, czy Rafał Zaorski zostawi sobie tylko te 1666 kontraktów, które już dziś otworzył i już można powiedzieć, że na kolejne 3 miesiące one będą mogły cały czas na rachunku być obecne. Nie będzie właśnie konieczności realizacji tej pozycji, bo na kontraktach to nie jest tak jak na akcjach, że możemy trzymać akcje przez 10 lat, tylko kontrakty po prostu są zamykane i w tym przypadku byłyby zamknięte ze stratą. Rafał Zaorski, jako że ciągle wierzy we wzrosty, no to te pozycje sobie już otworzył na nowej serii, no i pojawia się pytanie, czy dorzuci sobie ten 1111 kontraktów tutaj, czy po prostu te kontrakty zostaną rozliczone, zamknięte i ta strata zostanie zaksięgowana. Mamy 1695, ale pamiętajmy o tym, że mieliśmy dziś 1660 punktów na tych kontraktach terminowych, więc momentami ta strata sięgała poziomu 3 milionów złotych. Tak to było dziś w trakcie notowań, przez moment było minus 3 miliony złotych. I teraz zastanówmy się, co może się wydarzyć na kontraktach terminowych. Zobaczmy sobie na wykres, żeby jakby osądzić, ile Rafał Zaorski w teorii na tych kontraktach terminowych może zarobić, bo tutaj na razie mamy bilans, jak to prezentuje się na ten moment narastająco. Jest to łącznie, no tutaj oczywiście mamy 1695 w momencie sprawdzania, czyli mamy, możemy sobie tutaj zrobić sumę z tych właśnie dwóch kwot i mamy minus no prawie 2,4 miliona złotych. Możemy sobie to nieznacznie powiększyć, żeby to wszystko nam tutaj widniało. Natomiast oczywiście pamiętajmy, że też jeszcze jakiś czas temu Rafał Zaorski chwalił się swoimi dużymi transakcjami zyskownymi na poziomie kilkudziesięciu milionów złotych, więc można powiedzieć, że jest to tylko wyłącznie kropla w morzu. No ale zobaczmy, jak to wygląda już stricte na wykresie WIG20. No na pewno tutaj trzeba się zgodzić z tym, że te kontrakty nieco poniżej 1700 zostały zakupione na lokalnym dołku. Ten poziom 1800 no to już dyskusyjny tutaj, bardziej chodziło o kontynuację tego wybicia, ruch w kierunku 1900-2000 punktów. Rafał Zaorski niejednokrotnie o tym poziomie 2000 punktów jako możliwym zasięgu, potencjalnym zasięgu wzrostów mówił, no jednak ta sztuka się nie udała. Odbicie od twardego sufitu, zejście ponownie w okolice wsparcia 1650, to akurat WIG20 analizujemy, nie kontrakty terminowe, no ale to jest w zasadzie bez znaczenia, bo tam różnica na poziomie kilku punktów, no to dla nas nie jest to w tym momencie istotne. I teraz rozważmy dwa prawdopodobne scenariusze, może najpierw ten w mojej
mojej opinii prywatnej nieco bardziej prawdopodobny, czyli wyłamanie tego poziomu wsparcia w rejonach 1650 po teście i zejście w kierunku 1500 punktów, który to miał miejsce w ostatnim czasie, był obecny na indeksie w okolicach godziny, mówię, 30 października, czyli przed kilkunastoma miesiącami. Wtedy był ten dołek, po którym nastąpiło bardzo dynamiczne, skokowe wręcz odbicie. W każdym razie dołek, on był na przełomie drugiej, trzeciej fali pandemii koronawirusa, wtedy bardzo duży niepokój, panika na rynkach, ale koniec końców, najwyraźniej po prostu to była tylko i wyłącznie panika, która nie miała takiego podłoża stricte związanego z danymi mikro, makroekonomicznymi i po prostu to odbicie było realnie zaobserwowane później w krótkim czasie, w ciągu kilku tygodni de facto wróciliśmy do 2000, a później jeszcze do prawie 2500 punktów już na przełomie 2021-2022 roku. I teraz, co w sytuacji, jeżeli rzeczywiście ta kolejna fala spadków, którą w tej chwili definitywnie obserwujemy, miałaby doprowadzić do zainicjowania wyłamania tego wsparcia i do zejścia do tego dołka w rejony 1500 punktów, czyli kolejny dołek byłby ulokowany niżej od poprzednich i ten trend spadkowy miałby zostać podtrzymany i słabe nastroje za granicą miałyby się przenieść również na kontynuację słabej postawy na polskiej giełdzie. 1500 punktów. Co mogłoby się wydarzyć, gdyby do 1500 punktów spadły kontrakty? I teraz tak, jeżeli zakładamy, że serię M Rafał Zaorski dzisiaj zamyka, to prawdopodobnie, jeżeli nic się nie zmieni przy tym poziomie kursu, który mamy, byłoby to minus 2,2 miliona złotych, ale jeżeli mielibyśmy tutaj 1500 na tej serii U, to wtedy z automatu na serii U mamy 6,6 miliona straty i łącznie na tych kontraktach terminowych, które analizujemy, byłoby to 8,8 miliona straty. Mogłoby się natomiast okazać, że Rafał Zaorski uzna, że sobie dorzuci tamtą pozycję stratną do tych kontraktów, które już teraz otworzył do serii U, czyli po prostu one zostaną rozliczone, zamknięte, a Rafał Zaorski za środki dodatkowo sobie jeszcze dorzuci i może mieć na przykład wtedy 2777 tych kontraktów, a wtedy na tej całej pozycji, jeżeli by to było przy tej cenie, bo to też trzeba pamiętać o tym, którą mamy, czyli mniej więcej 1698 średnia zakupu, bo w tej chwili w tych okolicach jesteśmy, to w przypadku spadku do 1500 punktów byłaby strata 11-milionowa, łącznie 13,2 miliona złotych, więc trzeba sobie powiedzieć, że sporo. Ale wróćmy do tego poziomu, który już tutaj mieliśmy. Zostawmy tutaj ten 1694, czyli punkt, który mamy na ten moment i rozważmy sytuację drugą. Rozważmy sytuację, w której ten poziom 1650 zatrzymałby realne spadki, bo jeżeli sobie zobaczymy na stoku dzisiaj dobra sesja za granicą w Stanach Zjednoczonych, kontrakty po wczorajszych mocnych spadkach, kiedy my mieliśmy Boże Ciała, zyskują ponad 1%. Dobra postawa na głównym europejskim indeksie, tutaj 1,3% nad kreską, ale załóżmy sytuację taką, że w końcu nieco zmieni się sytuacja na polskim parkiecie, czyli po tych sporych spadkach wrócimy do wzrostów, bo na przykład panika się skończy, inwestorzy w końcu uwierzą w polską gospodarkę i na przykład jakiś któryś z kolejnych odczytów inflacji pokaże, że jesteśmy już na stałym poziomie, ta inflacja już nie rośnie i te decyzje choćby Rady Polityki Pieniężnej sprawiają, że wzrost cen dynamiczny, skokowy został lokalnie zatrzymany. No i załóżmy, ta informacja byłaby dobrze odebrana przez rynek. Dodatkowo mielibyśmy na przykład informację, że Fed zaczyna po raz kolejny pompować środki finansowe w giełdy w Stanach i te giełdy są wyciągane po ostatnich sporych spadkach. Może na przykład informacja o tym, że konflikt, wojna ukraińsko-rosyjska byłaby, zmierzałaby ku końcowi, czego się raczej nie spodziewamy, ale załóżmy takie wszystkie pozytywne scenariusze właśnie i takie informacje. Przy okazji z jakiegoś powodu wszyscy inwestorzy zagraniczni zaczynają postrzegać Polskę jako zieloną wysepkę i nie jako kraj zagrożony eskalacją konfliktu ze strony rosyjskiej, ale właśnie jako miejsce, które jest mocno przecenione, instrumenty z bardzo niskimi kapitalizacjami po ostatnich spadkach i miejsce, gdzie po prostu trzeba lokować kapitał w akcje, i będziemy obserwować wzrost bardziej dynamiczny niż na przykład jesteśmy w stanie sobie to wyobrazić. I WIG20 odbije z tego poziomu, załóżmy 1650-1700, czyli z tej strefy, na której jesteśmy, i zaliczy tak dynamiczny wzrost, jak obserwowaliśmy tutaj mniej więcej od wybuchu wojny aż do końcówki marca. Przeliczmy, jaki mieliśmy wtedy wzrost, skalę, bo dlaczego mielibyśmy tej skali nie powtórzyć? Wtedy było to plus 23%. Więc tak, jeżeli teraz z poziomu 1700, niech będzie 23%, indeks miałby pójść do góry, to łatwo policzyć, że będzie to około 400 punktów. 400 punktów, więc zasięg wzrostów to okolica nawet 2000, powiedzmy 100 punktów. Weźmy sobie 200, tak na okrągło.
No i wpiszmy. Serię M załóżmy, że mamy dzisiaj zamkniętą, minus 2,2 miliona. Seria U i 1660 kontraktów zostaje 1666, ale mamy na kursie 2100 punktów. I co nam się wtedy dzieje? I nagle robi nam się tutaj plus 13 milionów złotych na tej tylko transakcji i łącznie, bilansując tamtą stratę, tą, która pewnie dziś będzie zamknięta, 2200 i 13 milionów zysku, mamy łącznie 11 milionów na plusie. Więc jest możliwość, że właśnie zarobek będzie na tak wysokim poziomie. Jak realnie będzie, wszystko się okaże. Inwestorzy raczej nie spoglądają zbyt pozytywnie w przyszłość, ale Rafał Zaorski w tym przypadku gra przeciwko rynkowi, ewidentnie przeciwko rynkowi, i zakłada, że WIG20 lokalnie mimo wszystko odbije, będzie notował wzrosty ze względu na to, że po prostu to, co na rynkach obserwujemy, to jest mocna panika przez też pewnego rodzaju informacje, przez też bardzo dużą propagandę w mediach mówiącą mimo wszystko, że to, co złe, tylko przed nami, a to tylko i wyłącznie właśnie zdaniem Rafała, no bo musi mieć takie zdanie, skoro inwestuje taką dużą kwotę, że po prostu tak nie jest, że to tylko i wyłącznie chwilowy stan rzeczy i koniec końców odbicie nastąpi. Więc no, zobaczymy jak będzie, będziemy to oczywiście wszystko obserwować, no natomiast na ten moment tak to wygląda. Inwestowanie wielu milionów akurat przy dźwigni 1,20, bo taką mamy na kontraktach terminowych, wiąże się z tym, że lokalnie może okazać się, że uda nam się dużo zarobić, ale przy okazji dużo możemy stracić. Łatwo policzyć, jeżeli mamy dźwignię 1:20 i jeżeli zobaczymy sobie na naszą pozycję, tutaj w przypadku tego 1666 kontraktów i w przypadku akurat takiej wartości depozytu, którą nam tutaj wygenerował mBank, mamy zainwestowane 3 250 000 złotych. I łatwo policzyć, że jeżeli kontrakty spadłyby o 5%, no to mamy stratę 100% kapitału. Jeżeli mamy wzrost o 5%, jesteśmy 100% do przodu. Oczywiście w przypadku akcji tak to nie działa, bo tam dźwigni finansowej nie mamy i 5% w jedną, w drugą stronę, no to jest 5% zysku lub straty. Na kontraktach tak to wygląda. Jeżeli okazałoby się, że kontrakty na tyle mocno zaczęłyby spadać właśnie o tych te kolejne kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt punktów, no to aby utrzymać tę pozycję, trzeba mieć cały czas, utrzymywać wartość taką depozytu właśnie na swoim rachunku inwestycyjnym i trzeba po prostu pokrywać te straty. Każdorazowo, oczywiście, jeżeli jakaś poduszka na rachunku jest, poduszka finansowa na przykład 5 milionów w zapasie, to po prostu w przypadku tego, jak ta strata będzie narastać, no to codziennie z tego rachunku będzie ściągana ta strata, która będzie równa po prostu temu, ile w danym momencie walory w ciągu danej sesji po prostu potaniały, a my chcieliśmy, żeby drożały. No ale w sytuacji, w której okazałoby się, że na przykład mamy tutaj te 1666 kontraktów terminowych otwartych na wzrosty, kontrakty nam spadają, mamy powiedzmy tutaj 1698 cena zakupu, a kontrakt nam spada na przykład do 1600, niech będzie punktów, czyli strata 3,2 miliona, zaznaczmy sobie tak według już tego naszego wzoru, czerwony jak pozycja pod kreską, zielony jak pozycja wzrostowa. No i teraz rozważmy sytuację, w której po otwarciu tej pozycji, czyli po zainwestowaniu niech będzie tych 3,3 miliona złotych, Rafał Zaorski nie zostawił sobie środków na rachunku, bo liczy, że już to od razu będzie wzrost. No to tutaj trzeba będzie uzupełnić depozyt, jeżeli nie będzie z czego tego depozytu uzupełnić i na przykład okazałoby się, że to nie będzie aż taka strata, ale weźmy 1675 dzisiaj na zamknięciu, strata 786 tysięcy złotych i w poniedziałek rano, przed otwarciem sesji, ta kwota nie zostałaby uzupełniona na rachunku, wtedy zostaną z automatu wystawione zlecenia sprzedaży po każdej cenie kontraktów terminowych, których wartość będzie równa tej potencjalnej stracie, którą oczywiście sobie tutaj zakładamy, czyli prawie 800 tysięcy złotych. No więc to będzie pewnie plus minus jakieś 400 kontraktów wtedy z automatu będzie po każdej cenie wystawionych właśnie na sprzedaży, żeby uzupełnić ten brakujący depozyt, co też mogłoby mocniej zatrząść rynkiem, no bo trzeba sobie otwarcie o tym powiedzieć, że no 400 kontraktów w jednej transakcji po każdej cenie na otwarciu, no to z automatu to będzie mocno zaniżać ten teoretyczny kurs otwarcia w poniedziałek. To wszystko miejmy w głowie, to wszystko analizujmy. Jeżeli dla kogoś mechanika działania kontraktów byłaby jakkolwiek cały czas obca, to myślę, że w tym materiale wszystkie te istotne, kluczowe informacje zostały zawarte i w każdej jego części można znaleźć informacje przydatne dla siebie. Tymczasem to tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Słyszymy się w kolejnych programach. Pozdrawiam i do usłyszenia.